Siema, tutaj The Cardi Gaming. Dzisiaj zagramy sobie w Call of Duty Advanced Warfare, ale będzie troszkę inaczej niż zwykle, ponieważ ja będę gadał o swoich pierwszych wrażeniach z gry. I od czego tutaj zacznę? Zacznę tutaj od kampanii Advanced Warfare. Kampania Advanced Warfare, a więc tak. Fabuła naprawdę świetnie rozegrana. Lepiej Slash Hammer Games nie mogło tego zrobić. No, zachowali to coś z MW3, bo też mieli tak wpis w Modern Warfare 3. I tam kampania też była naprawdę bardzo dobra. A tutaj udało im się to po raz kolejny, ale zrobili to lepiej niż poprzednim razem. O co mi chodzi? Chodzi mi tutaj o same włączenie się Kevina Spacey w całą fabułę. To było naprawdę miłym zaskoczeniem, ponieważ no, nie ukrywam, że Kevina Spacey'ego bardzo lubię. I osobiście uważam, że to jest naprawdę solidny aktor. Ale pomijając ten fakt, że uwielbiam Kevina Spacey'ego, to też jest... Są inne aspekty w tej grze, które mnie mile zaskoczyły. Mianowicie... cutscenki, tak? Rozwalają mózg. Są takimi zwanymi mózgojebami. No... Grafika jest nieziemska, jeśli chodzi o te cutscenki. Naprawdę lepiej tego nie mogli zrobić. Ogólnie grafika w całej grze jest super, ale w cutscenkach to naprawdę pokazują, no, prawie że pełny potencjał konsoli, jaką jest PS4. Druga rzecz, jaką chciałbym poruszyć, drugi temat w tym filmiku, to jest multiplayer, w którego teraz patrzycie, jak gram. Multiplayer. Co do multi, to mam bardzo mieszane uczucia. Niby czuję się tak... Po części czuję się, jakbym grał w takiego Black Opsa 2 z modami. Po części. Ponieważ no... Niektóre killstreaky są... Podajże bardzo nawiązują do MW3, co ja mówię, do Black Opsa 2. Ale też chodzi mi o ten cały taki klimat futurystyczny, tak? Ale nie mówię, że to jest zła rzecz. Wręcz przeciwnie. Black Ops 2 bardzo mi się podobał multiplayer i tutaj naprawdę to jest duży plusik. Bardzo duży plusik za multi. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć o multiplayerze? Chciałem powiedzieć o lag compensation, tak? Jeśli byście nie wiedzieli, co to jest, to najpierw zacznę od laga. Lag to jest przerwa w transmisji danych z serwera, opóźnienie lub zacinanie się obrazu w grze sieciowej. I tak, to było wzięte z Wikipedii. I tak, lag compensation to jest coś takiego, co nadrabia nam właśnie te lagi. Jeśli mamy słabego neta i na przykład strzelamy w kogoś, to bez tego lag compensation byśmy w niego nie trafili. Ale to, że lag compensation patrzy o krok w przód tych strzałów, to trafia w właśnie zawodników i ich zabijamy. No, według mnie to mi się bardzo nie podoba, ponieważ to jest takie fałszowanie rozgrywki. Co mam na myśli? Jeśli ma się dobry internet i gra się na przykład z ludźmi, którzy mają już ten słabszy internet i oni cały czas was zabijają, to jest naprawdę frustrujące. Tego nie powinno być. To naprawdę, no nie da się czasami ugrać czegoś, tak? Siedzimy tam przez pół godziny, nie wiem, w jakimś kącie i nie możemy nikogo zabić. A oni wyskakują nam zza rogu i pach, albo nas zabijają w
tym wypadku nas uderzają pięścią, albo nas po prostu jakoś niesamowicie głupim sposobem strzelają w nas i nas po prostu zabijają, tak? I to jest bardzo, bardzo duży aspekt gry, który nie powinien być, ponieważ to naprawdę czasami psuje rozrywkę. I naprawdę, no nie można się czasami... O! Przed chwilą widzieliście, co to był lag. To był lag, tak? Gdyby nie było tego lag compensation, to prawdopodobnie nie zabiłbym go. O to mi chodzi. Dobrze. Byłyby plusy i minusy tego. Są plusy i minusy właśnie tego lag compensation, ale no to jest takie oszukiwanie po części gry, tak? To nie jest fajną rzeczą. Na przykład jak się gra tak już tryharduje w tego koda, no to już naprawdę jest... No, jest to wkurzające podczas grania. Ale ogólnie multiplayer jest miód, malina, bronie są świetne. Oprócz właśnie SMG, bo nie da się z nich zabić z daleka albo z takiej średniej odległości, ale wiem, że od tego są assault, rifles, czyli szturmówki itp. itd. Ale oprócz tego naprawdę multiplayer bardzo udany, mapy są bardzo bardzo dobrego rozmiaru. Bardzo fajnie na nich się gra, nie trzeba biegać po mapie pół godziny, żeby kogoś znaleźć i zabić, tak jak było to w Ghoście. A więc multiplayer potrzebuje tych małych rzeczy, ale bez tego naprawdę jest świetny. No i Exo Survival, ostatnia rzecz, jaką tutaj poruszę, ostatni temat. Exo Survival jest bardzo super, nie mam w sumie nic o nim do powiedzenia, bo grałem tylko troszkę, ale... Jest przyjemny do grania i bardzo fajna rozgrywka. No ale nic. Jak widać, już kończy się nam pomału ten materiał. I mam nadzieję, że polubiliście go. Jeśli chcecie, żebym robił takich więcej, napiszcie mi w komentarzach na dole. Ja się teraz z wami żegnam. To był The Carity Gaming i do następnego razu.